Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku pokażę Ci, że brukselka może być smaczna. Brukselka ma bardzo fajną strukturę, a naszym sosem ma też bardzo fajny smak. Tylko trzy składniki, sos sojowy tamari, syrop klonowy i oliwa wymieszam razem, dodam do brukselki i zobaczycie, co się stanie. Zaczynamy od 40 g sosu sojowego tamari, 60 g syropu klonowego i 18 g oliwy z oliwek. Wymieszam je razem. Sos gotowy. Tutaj mam pół kilograma brukselek pociętych na połóweczki, żeby nam się szybciej wypiekły. Zalewam je naszym pysznym sosem. Jeszcze na wszelki wypadek je wymieszam, żeby sos dotarł wszędzie. Brukselki gotowe wyglądają tak. Teraz wsadzam je do piekarnika na minimum 20 minut w temperaturze 200 stopni. Ja wolę troszeczkę dłużej, a jeżeli lubisz tak jak ja, mocno wypieczone, też je zostaw na chwilkę dłużej w piekarniku. Minut pieczenia za nami. Zobaczymy, jak nasza brukselka w całym domu pachnie przepięknie. Dobra, sprawdźmy, co nam wyszło. Pachnie pięknie w całym domu, więc podejrzewam, że wyszła brukselka super. Tak powinna smakować brukselka. Jest to super przepis. Jeżeli chcecie więcej takich przepisów, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych filmików. I mam dla Was jeszcze rozdanie. Skomentujcie proszę ten filmik. Napiszcie w komentarzu swoje ulubione przepisy z sosem sojowym. A ja wybiorę dwie osoby, które w najbliższą niedzielę, 15 marca, otrzymają ode mnie w prezencie taką butelkę sosu sojowego. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Przycisk jest na dole. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!